1 września 1939 dwóch okupantów niszczyło polskie ziemie. Jedynym celem było zniszczyć nasz naród, który ciągle walczył, nie dał się rasie panów. 8 maja 4-5, koniec wojny, choć niektórzy wciąż chcieli dla Polski wolności. Nie akceptowali systemu, który ze sobą przynieśli rzekomi wyzwoliciele z Republik Radzieckich. Walczyli o wolność, której im nie dali żołnierze Armii Czerwonej ani pierdolony Stalin. Oni ciągle pamiętali, kto 17 września wbił nam bagnet w plecy w walce po paru Niemca. To klęska systemu budowanego na kłamstwie. Dziś wspominamy bohaterów, odgrzebujemy prawdę, choć wciąż nie możemy znaleźć ich mogił. To żyją w naszej pamięci i nie zapomnimy o nich. Nieugięci, żołnierze wyklęci, komuniści chcieli nam wymazać was z pamięci. Mimo wielu lat niewoli im się nie udało, polski naród zachował swą tożsamość. Nieugięci, żołnierze wyklęci, komuniści chcieli nam wymazać was z pamięci. Mimo wielu lat niewoli im się nie udało, polski naród zachował swą tożsamość. Ojczyzna w opałach wzywa swoich żołnierzy, każdy z nich biegnie, by pomóc jej przeżyć. Jedni marzną w lasach, inni szkolą się w Anglii, po to by tu wrócić i z okupantem walczyć. Organizowali zasadzki na wrogie oddziały, ręka sprawiedliwości, której Niemcy się bali. Żołnierze Armii Krajowej pomagali Czerwonej walczyć z Niemcami, później razem z nimi szli do niewoli. Przez NKWD oskarżani o niesubordynację, choć rosyjscy generałowie byli wdzięczni za współpracę. AK ogłoszona zbrodniczą organizacją, której jedyną winą był brak współpracy z władzą. Ale jej żołnierze ojczyzny, wierni synowie, walczyli z systemem, który zdjął z orła koronę. Nie odrzucili przysięgi, wierzyli w jej słowa, po to by przed śmiercią krzyknąć: niech żyje Polska! Nieugięci, żołnierze wyklęci, komuniści chcieli nam wymazać was z pamięci. Mimo wielu lat niewoli im się nie udało, polski naród zachował swą tożsamość. Nieugięci, żołnierze wyklęci, komuniści chcieli nam wymazać was z pamięci. Mimo wielu lat niewoli im się nie udało, polski naród zachował swą tożsamość. Jeden z cichociemnych, nie pamiętam nazwiska, bo ludzi bardziej kojarzę po ciekawych życiorysach. Zamiast odebrać medal za zasługi dla ojczyzny, dostał kulę w tył głowy od towarzyszy. Wyssane z palca zarzuty, sfinkowany proces, wyrok wykonany, podpis w jednej z kartotek. 5 lat później oczyszczony z zarzutów, tylko wtedy na rekompensatę było za późno. Ilu takich jak on, skrzywdzonych przez reżim, zapomnianych bohaterów, zakopanych w ziemi, pozbawieni zasług i praw obywatelskich. Taki właśnie był los żołnierzy wyklętych, odrzuceni przez władzę, która ukradła nazwę Polsce, ale nie miała nic wspólnego z wolnym państwem. Pamiętajmy o nich jako świadkowie historii, bez takich jak oni nie bylibyśmy wolni. Nieugięci, żołnierze wyklęci, komuniści chcieli nam wymazać was z pamięci. Mimo wielu lat niewoli im się nie udało, polski naród zachował swą tożsamość. Nieugięci, żołnierze wyklęci, komuniści chcieli nam wymazać was z pamięci. Mimo wielu lat niewoli im się nie udało, polski naród zachował swą tożsamość. Nieugięci, żołnierze wyklęci, komuniści chcieli nam wymazać was z pamięci. Mimo wielu lat niewoli im się nie udało, polski naród zachował swą